Witajcie w Rason na północnym wschodzie Korei Północnej. W poprzednich odcinkach odwiedziliśmy m.in. bank i luksusowy hotel w tej specjalnej strefie ekonomicznej. Tym razem chciałem Wam pokazać spacer głównymi ulicami Rason oraz dwie fabryki, do których nas zabrano. Będziecie mogli zobaczyć, jakie są warunki pracy w koreańskiej fabryce i spróbujemy się dowiedzieć, ile zarabia miesięcznie przeciętny robotnik w tym regionie. Co się przede wszystkim rzuca w oczy w Rason, to jest to, że są w miarę dobre drogi. No trochę rzuca, ale zdecydowanie lepiej jest niż w Chungjin. Szerokie są też te ulice, bardzo szerokie. Dużo jest placów budowy i jest duży kontrast między taką starą zabudową, tą tradycyjną koreańską zabudową, zwykłe te domki jednorodzinne, a obok całkiem nowocześnie wyglądające te, widać, nowe bloki kilkupiętrowe. No i jeszcze ten wielki apartament, który tutaj powstał, nie? On jeszcze podobno jest niezamieszkany. Zwróćcie uwagę na to, że w Korei każdy schodzi z roweru, gdy przechodzi przez pasy. Każdy. Jest też także ścieżka rowerowa wyznaczona tutaj na chodniku. To jest tu. Oznaczona jest oczywiście w ten sposób. W oddali oczywiście na wzgórzu są pomniki przywódców KRLD. Dzisiaj bardzo dużo mieszkańców tego miasta zanosiło tam kwiaty. Jest rocznica śmierci, więc dlatego też na ulicy spokojnie wiele obiektów jest pozamykanych, przynajmniej tak nam mówią. Tak wyglądają przystanki autobusowe. Aczkolwiek nie widziałem żadnego rozkładu jazdy. I nie jestem pewien, czy jeździł tutaj autobusy miejskie, szczerze powiedziawszy. Jucha idea. Okay, Jucha Korea. Okay, Jucha Korea. And then what? There's Marshal Kim Jong-un and Man Se. Yeah. Long live. Yeah. Long live the son of Jucha Korea. Long live General Kim Jong-un, the son of Jucha Korea. You know what this means? Yes, of course. Na głównym placu miasta opuszczają teraz wiadomości oczywiście na temat dnia żałoby po prezydencie Kim Il-sungu. Zanim przejdziemy do reszty odcinka, chciałem z Wami chwileczkę pogadać, taka aktualizacja sytuacji u mnie. Chciałem Wam po pierwsze bardzo podziękować za świetny odbiór ostatnich odcinków z Korei Północnej. Kolejne epizody z Rason i z naszych innych wycieczek już wkrótce na kanale. Staram się mniej więcej co tydzień wrzucać nowy odcinek. Jak wiecie, teraz Korea Północna jest zamknięta, nie można pojechać tam na wycieczkę. Prawdopodobnie w tym roku nie uda nam się wspólnie pojechać do Korei Północnej. Nie uda się stworzyć kolejnego szóstego sezonu Pozdro z KRLD. Mam nadzieję, że ten materiał, który dla Was przygotowałem, spełnia Wasze oczekiwania i będzie Wam się podobał. Chciałem Was prosić także o wsparcie. Jeśli możecie, to oczywiście zostawcie komentarz, łapkę w górę pod tym filmem. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. Jeśli jesteście w stanie, to także będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc na Patronite. Jak wiecie, no teraz sytuacja nie jest najlepsza w związku z tym, co się dzieje na świecie. Straciłem bardzo, bardzo dużo wycieczek, które oprowadzam także w Japonii, przez co, no jakby nie patrzeć, to będzie dla mnie bardzo ciężki rok. Więc bardzo dziękuję i doceniam za wszelkie wsparcie na Patronite, nawet najmniejsze.
Naprawdę bez Was nie byłbym w stanie kontynuować mojej pracy i rozwijać moich obu kanałów, więc chciałem po prostu bardzo podziękować jeszcze raz i prosić o Wasze wsparcie, jeśli jesteście w stanie. Pozdro z Karele, witajcie w fabryce butów w Rason. Jest to chińsko-koreański joint venture, który istnieje tutaj już ponad 10 lat. Idziemy się do fabryki. So nowadays in my country they hold the shoe exhibition in Pyongyang every year. They also attend the shoe exhibition and last year they got the top. This is the logo of this factory. Okay. Current aspect 2. So, it means communication. In Korean, it's communication. So, the first aspect of communication. They just designed it, they just produced it. I know, but where is the star? What? Where is the star? There is a star? The star is here. Pokazałem tutaj jedną tylko halę i muszę przyznać, że wygląda to całkiem interesująco. Robią jedne buty teraz zimowe w dwóch kolorach dla pań i panów. I właśnie w Rason tutaj jest pełno takich fabryk różnych firm, które są pewnie niektóre bardziej nowoczesne, inne mniej nowoczesne i zatrudniają tanią siłę roboczą Koreańczyków, no bo taka jest prawda, że właśnie dlatego te Chińczycy zakładają te fabryki, bo po prostu siła robocza tutaj jest bardzo, bardzo tania. I prawo w Rason dla inwestorów z zagranicy jest takie, że trzeba wejść w joint venture, tak, z Koreańczykami i wtedy można założyć fabrykę. W ogóle Koreańczycy wybudują ci tą fabrykę i dadzą ci ziemię i oczywiście dadzą także robotników. A ty masz się tylko zająć tym, żeby po pierwsze trzeba dostarczyć towar, z którego będzie produkowany produkt. No a potem bierzecie to i sprzedajecie zysk dla was, dzielicie się z Koreańczykami i wszyscy są zadowoleni. For example, now they make only two, so they change the type of the shoe they make, like... Innovative's factory is only deals with the donations, so sometimes the donators, they ask to produce a certain type of shoes. They did produce. Mm-hmm. And the types of shoes they produce is more than 50 types. Mainly their produce can be classified as four groups and 50 types. Four groups means one is kind of the sports shoes, and the other is canvas shoes, the other one is kind of a winter shoe, something like that, yeah. Who makes the designs for the shoes? They make designs, yes. They make their own designs and they produce their own products. And can you tell me how much the workers get here? What's the wage? It's kind of secret, they don't tell us. Jakbyście u nas znaleźli na straganie, nie? Podeszwa, no, plastikowa taka. Pokażę takie buciki, które u nas sprzedawali na straganach, na jakichś targowiskach. Ale twarde w środku są, strasznie twarde. To musi być niewygodne, sorry. Jestem pierwszy raz w takiej fabryce i muszę przyznać, że jest to dość ciekawe zobaczyć północno-koreańską fabrykę butów. Byliśmy w Pyongyangu w fabryce słodyczy, prawda, jedzenia, no ale to trochę coś innego niż to.
Pozdro z KRLD, jesteśmy teraz pod fabryką napojów w Rason. Pójdziemy zobaczyć, jak produkowane są różne napoje gazowane oraz alkoholowe. You just look around the production lines. So in this factory they produce spring water and gamzu and beer and alcohol, alcoholic drinks. Beer. They also produce beer. Beer? Yeah. Can we buy some? Beer? Original Korean beer? A i puste butelki. Jak tam będzie? Tutaj butelki z recyklingu mają, właśnie w obóweczce. Tak, tak. Kamdziu, to jest taki napój, który ja piłem wcześniej. Tutaj produkowany jest kamdziu, to jest taki napój kukurydziano-jęczmienny z ferwentowanych właśnie tych składników. Taki kolor ma żółto-biały, całkiem smaczny, bardzo orzeźwiający, szczególnie jak jest chłodny. Trochę przypomina makgeolli z wyglądu i ze smaku. Wygląda na to, że fabryka jest cały czas w trakcie budowy. Rozbudowują kolejne hale, te ciężarówki gotowe. I dalej. Tu jest linia produkcyjna, wykonująca wodę. Woda, tak? Butelki. The same water is to beer, to spring water. Yeah. They use the same water. How many lines there are in the factory? They have five production lines. O, linia została uruchomiona wreszcie, żeby była w pełni zautomatyzowana. Ale nie, ona ma pewnie, ja widziałam, tak jak wylaliśmy mleko, jest taki naparstek, taka maszynka, taka śrubka z takimi czterema, dwoma kierami do wylaliśmy. For how many types of alcohol do you make? Han, 3 종류 몇 가지 됩니까, 공장에서 생산하는 게? 같은 내용 가지고 교육시설 다른 거 가서 한 2개 더 15 different kinds. Can you ask him how much one worker gets per month salary? 한 달에 한 얼마씩 받습니까? 그 생활비? 30만, 40만. 네. 300,000 or 400,000. Yeah, Korean one. Yeah. 300,000 Korean one. Wczoraj piliśmy z kolegami te dwie flaszki, były naprawdę w porządku. Dobre, takie ziołówki to są, oczywiście to jest sodziu, ale bardzo smaczne, bardzo mi smakowały te alkohole, które tu produkują. Zobaczcie, a to jest wino, napój winogronowy, 1,5-10%. To jest rodzaj sodziu. Ostatecznie tej fabryce praktycznie nic nam nie pokazali, ponieważ na dzisiaj jest 8 lipca, więc mieli wolne częściowo z powodu tej rocznicy, więc wszystkie linie praktycznie stały. Kupiłem taki napój jęczmienny, zaraz spróbuję, oraz piękną flaszkę za 70 juanów, drogo, ale to jest alkohol ze 100 kwiatów, jest tylko robiony lokalnie. To będzie prezent dla brata, natomiast tutaj jest takie sodziu orzechowe. To może na liczbę. Jesteśmy teraz na kolacji w Rason i będziemy robić tutaj własne kimchi. Pierwszy raz będę miał okazję w Korei spróbować, jak się robi tą tradycyjną koreańską potrawę, która się znajduje zawsze na stole. Can I get my traditional hat? Proszę czapeczkę. Musimy się odpowiednio wyposażyć najpierw. Tam Sahamiga. Tak.
Maseczka też musi być. A jeszcze rękawiczki. So you see is we learned in the world as one of the five health food. Yeah. And it's also Korean traditional food. So it is invented in Korea. I tried made in Poland but it never works. Oh, you can learn this time and after the you go back you can. And then you salt it, add salt. So you put it, leave it for one day, 24 hours. And then after that, it changes it like this. So this cabbage is salted for 24 hours. And these are the seasonings. So the seasonings made of red pepper and leek, garlic, ginger. And this is what, salt? This is salt. Just salt? Yeah. Okay. You add salt in every lips, on every lips. And it will be salted. After 24 hours. Yeah. And then you wash this? Yeah. No, first you wash. First you wash. After you start it, after 24 hours you wash it. Again. And then you add seasonings on every leaf. And you can try by yourself. So you add seasonings to every leaf evenly. From top to bottom. If you don't like spicy, you just add small amount of seasonings. Kimchi, and if you like, you add more. Papryką, no, całą pastą, kimchi. Dobra, teraz moja kolej. Bierzemy pastę, nakładamy na każdy liście kapusty. Musi być dokładnie wszystko obsmarowane. Od spodu tak samo musi być. Dużo. Odkładamy, tak? Tak? Fajnie. Widzimy teraz pierogi. The green long one. The fish, like a seafood, right? From no, it's vegetable. And then put it here, so brown. Put it here. Like this. Half down. Ah, but it went out. Ah, very good, very good. Very good. Well. Ja mam jak polski pierog. Tak. Your mama didn't make you? This is Polish. No, she also made Polish style. Polish style. But she didn't teach me. She didn't teach me how to make it. Ale żeście czolima prędkością zrobili te pierogi, naprawdę. Wow. No tak, to malima była po prostu. To my się zabieramy za kolację. Bardzo męczący, długi dzień tutaj w Rason. Niezwykłe miejsce. Ja jeszcze muszę nagrać oddzielny odcinek, w którym opowiem nieco na temat swoich wrażeń z tego regionu. Dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę na górę i oczywiście komentarz. I zapraszam na kolejne odcinki z KRLD. Jedziemy jeszcze do Pyongyangu, więc będzie się działo. Do zobaczenia.